Proszę Państwa, rocznica wybuchu II wojny światowej i związana z nią wizyta w Warszawie prezydenta Donalda Trumpa powoduje tak zwane sprawy odpryskowe. No i jedną z takich spraw odpryskowych jest list, jaki 23, szajka 23 byłych ambasadorów polskich wysłała list do Donalda Trumpa, w którym to no, namawiają tam prezydenta do tego, żeby obsztorcował tubylczy rząd w czasie jego wrześniowej wizyty w kwestii przestrzegania praworządności, poszanowania praw człowieka i zaprzestania lekceważenia konstytucji. Panie prezydencie, przyjeżdża pan do kraju, w którym praworządność nie jest już respektowana. Proces lekceważenia i naginania konstytucji trwa od kilku lat. Trójpodział władzy jest likwidowany, niszczy się niezawisłe sądownictwo. Prawa człowieka są ograniczane, a nasilające się represje wobec przeciwników politycznych i różnych mniejszości, zarówno etnicznych, religijnych, jak i seksualnych, są tolerowane nie tylko przez rząd, ale nawet przez niego inspirowane, pisze szajka 23 ambasadorów. Proszę Państwa, to mi bardzo przypomina suplikę, jaką uczestnicy Konfederacji Targowickiej skierowali do Katarzyny, właśnie skarżąc się na despotyzm Stanisława Augusta, który no już cała Europa patrzy z przerażeniem na te wybryki tego Stanisława Augusta. Katarzyna zawsze miała czułe serce dla ofiar despotyzmu, zwłaszcza Stanisława Augusta. No i w związku z tym pozwoliła na konfederację i Seweryn Rzewuski, taki rodzaj no, szubrawczyka niewąskiego, właśnie w akcie konfederacji tam pisał, że ten Sejm despotyczny to uważamy za ilegalny i tak dalej. No widać wyraźnie, że ta tradycja targowicka żyje w Polsce cały czas. Tam wśród tych sygnatariuszy tego listu jest między innymi pan Kozłowski, który tam się wywinął. No nie wiem, jak to się stało. Widocznie jakoś przekonał niezawisły sąd, że nie był tajnym współpracownikiem o pseudonimie Wiktor. No ale nie wszyscy w jego niewinność wierzą. Ja na przykład nie wierzę. No to mi wolno, bo nawet reżim tutaj opresyjny jeszcze za brak wiary albo za wiarę w różne rzeczy nie represjonuje. No więc widzimy, że łajdactwo bardzo szerokie kręgi zatacza. Można tylko ubolewać i się zastanawiać, na jakiej zasadzie ci szubrawcy, którzy tego rodzaju listy piszą, tego rodzaju skargi piszą do Katarzyny, to znaczy, przepraszam, nie do Katarzyny, tylko do prezydenta Donalda Trumpa, jakim cudem zostali ambasadorami Polski, taki pan Schnepf, tacy inni, no po prostu... To jest karygodne i rzeczywiście nie wiem, czy to jest możliwe, bo tam twierdzą, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych to tam stajnia skompletowana jeszcze przez profesora Geremka funkcjonuje i niezależnie od tego, kto jest ministrem spraw zagranicznych, to ta szajka tam decyduje. Chętnie w to wierzę. No znowu nikt mi nie może zabronić, żebym w to wierzył. I to tym bardziej w to wierzę, tym chętniej w to wierzę, że to by wyjaśniało przyczyny, dla których takie osoby, od których można by wymagać pewnego zachowania, zajmowały stanowisko ambasadorów naszego nieszczęśliwego kraju. Nie dość, że są szubrawcami, to jeszcze chyba są durniami. Chyba są durniami, bo do kogo kierują ten list? Do prezydenta Donalda Trumpa, który jest przecież w Stanach Zjednoczonych krytykowany dokładnie za to samo. O, pan list nawet go tam, że rasista i tak tego za despotyzm. Proszę Państwa, o co chodzi? Otóż w czasie wyborów w 2016 roku w Stanach Zjednoczonych starły się dwie wizje demokracji.
Jedna to wizja demokracji kierowanej, a druga to wizja demokracji spontanicznej. Demokracja kierowana polega na tym, że obywatele, czyli suwerenowie, głosują, a jakże, bo to jest podstawowe ich prawo polityczne, ale głosują zgodnie ze wskazówkami pani wychowawczyni. A demokracja spontaniczna polega na tym, że głosują tak, jak chcą. No i zwolennicy demokracji kierowanej, do których szajka 23 ambasadorów byłych się z całą pewnością zalicza, po prostu nie mogą otrząsnąć się ze zdumienia, co tu się stało, że obywatele amerykańscy, przynajmniej część tych obywateli, nie posłuchała się pani guwernantki i zagłosowała tak, jak chciała. No i nie mogą Donaldowi Trumpowi tego wybaczyć i go cały czas podsrywają. To sam mogłem się przekonać, jak to było, kiedy w grudniu 2016 roku byłem w Nowym Jorku. No i tam widziałem, jak demonstracje przeciwko Donaldowi Trumpowi, już wybranemu, te demonstracje nie mogły nic zmienić. Przewalały się jedna za drugą i nawet wpadła mi w ręce ulotka werbująca ochotników na te demonstracje, $18,5 za godzinę. Więc ktoś musi tych ochotników werbować. To znaczy, że szajka zwolenników demokracji kierowanej no, musiała utracić ogromne alimenty, skoro tak tam gotowa jest ponosić takie ofiary na rzecz złamania despotyzmu. Bardzo zatem możliwe, że prezydent Trump zrobi z tego listu użytek toaletowy. No bo dlaczego niby miałby dawać posłuch ambasadorom, którzy srają we własne gniazdo? No, mówię, od innych tam ludzi mniejszego kalibru to można by im to wybaczyć, ale od ambasadorom takich rzeczy wybaczyć nie można. No i powiem, wpisują się w tym listem w tradycję targowicką. No i bardzo możliwe, że liczą na to, iż przyszły okupant Polski, bo to jesteśmy przecież w przededniu okupacji, jak ona będzie wyglądała, to jeszcze nie wiemy, ale bardzo możliwe jest, wydaje się pewne nawet, że przyszły okupant będzie potrzebował kolaborantów. No i właśnie 23 już się zgłosiło. Proszę Państwa, już pierwszy etap kampanii wyborczej mamy ze sobą, to znaczy listy już zostały skompletowane. To każdy, kto brał w tym udział, to wie, że to kły i pazury, walka o byt w najjaskrawszych przejawach, bo to kto będzie posłem, a kto nie będzie, kto w ogóle ma szansę, a kto nie ma szans. Już mówiłem, że to te listy układają poza jakąkolwiek kontrolą członkowie ścisłych sztabów partyjnych. No i to jest ich nie więcej niż 30 w całym jej Polsce, co bezpiece znakomicie ułatwia sytuację, dlatego że skontrolowanie 30 ludzi no to nie jest żaden problem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy być może połowa, a może nawet więcej, to są jacyś konfidenci. No to już całkiem sprawnie można przechodzić na ręczne sterowanie sceną polityczną. No i te listy już zostały skompletowane. No i widać wyraźnie, że to po tym jeszcze echa tej walki na śmierć i życie tych kłów i pazurów tutaj jeszcze się rozlegają. Najbardziej nieutulona w żalu jest pani Magdalena Środa. Wziąć na listy do Senatu dziada kościelno-konserwatywnego Ujazdowskiego, który naprawdę nic prócz szczerej być może modlitwy nie ma światu do powiedzenia, to trzeba być albo samobójcą, albo piątą kolumną, zwłaszcza, że na listach do Sejmu jest już bogoojczyźniana zaściankowa Fabisiak. Pani Magdalena Środa tu pryncypialnie rozlicza się z Grzegorzem Schetyną. Tyle, że obce kultury, że podejmuje fatalne decyzje personalne,
Tyle, że obce kultury wpisują ten model w swoją cudowną nieracjonalność, zamawiają czary i tańce, by uzdrowić sąsiada. My jednak żyjemy w kulturze aspiryny i nauki. Aspiryny i nauki, nie wiedziałem. A schetyna nic, tylko tańczy i zamawia czary. A może stoi za tym jakaś hedlowska chytrość rozumu. W takim razie nikt z Hegla nie rozumie. Myślę, że pani Środzina nie tylko z Hegla nic nie rozumie, to z Hegla pewnie też. No, nawiasem mówiąc, Hegla trudno zrozumieć nawet ludziom bardziej inteligentniejszym od pani Środziny, dlatego że Hegel takie banalne spostrzeżenia formułować w postaci takich bardzo napuszonych zdań oznajmujących i co gorsza, słowom potocznie używanym nadawał zupełnie odmienne znaczenie od tego sensu potocznego. W związku z tym zrozumienie, o co właściwie Heglowi chodziło, wymagałoby najpierw opanowania tego wokabularza. Jak ktoś już tej sztuki dokonał, to tak zgłupiał, że już potem wszystko można by mu było wmówić. No i nie jest wykluczone, że pani Środzina tutaj jest takim przykładem właśnie ofiary heglizmu. To zresztą nie ona jedna, bo proszę Państwa, pani Środzina jest panią filozofową. Przypomnę, że jeszcze w czasach starożytnych, w starożytnej Grecji, filozofia to była synteza całej ówczesnej wiedzy. Wtedy jeszcze to było możliwe. Ostatnim takim człowiekiem, który takiej syntezy dokonał, to był Arystoteles. Potem już się to stało niemożliwe. Jeszcze może w średniowieczu, kiedy ten postęp wiedzy nie był taki galopujący, ale później stało się to już niemożliwe. W związku z tym filozofia przestała być taką syntezą wiedzy, tylko ci filozofowie zaczęli opowiadać o sobie, o swoich rujeniach, o swoich sympatiach, antypatiach. To nawet czasami jest interesujące, zwłaszcza jak taki jeden z drugim filozof ma talent literacki, no to można go z przyjemnością czytać, nawet z zainteresowaniem, ale większość tych filozofów to są hebesy, oni żadnego talentu ani literackiego, ani żadnego innego nie mają, poza tupetem. Na przykład tam w rozprawie doktorskiej napiszą, że byt jest, niebytu nie ma. No i to już tam tego, ale to nawet to zdanie pozornie oczywiste, wcale oczywiste nie jest, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale szkoła biłgorajska filozoficzna to utrzymuje, że to nieprawda, że niebytu nie ma, bo niebyt jest odwrotnością bytu, a więc jest odbytem. Zatem musi istnieć, bo w przeciwnym razie czym by pan Biedroń kokietował swoich wyznawców? No to wiadomo, że... Ale szkoła pacanowska stoi na diametralnie przeciwnym stanowisku. O takimi rzeczami się zajmują filozofowie, więc i pani Środzina też, to tylko trzeba współczuć tym biednym studentom, młodym ludziom, którzy myślą, że to wszystko naprawdę, że ci filozofowie przekazują jakieś perły wiedzy, a to są bzdury po prostu piramidalne, jeden z drugiego zżyna, zapełniają biblioteki z wałami makulatury, a jałowość umysłową, jak to zauważył profesor Wolniewicz, który też się tą filozofią parał, zastępują organizacyjną krzątaniną. Więc widać wyraźnie, że pani filozofowa Magdalena Środzina jest rozczarowana Grzegorzem Schetyną. No to dobrze mu nie wróży, dlatego że przynajmniej część salonu już przestanie Grzegorza Schetynę popierać. A kogo zacznie popierać? No tu jak ten dziad kościelny, konserwatywny im się nie podoba, no to kto jest odwrotnością pana Ujazdowskiego, dziada konserwatywnego? No pan Biedroń. Pan Biedroń ze swoim, że tak powiem, naturalnym przyjacielem, panem Śmiszkiem. No to będziemy mieli tu sporo Śmiszków z tego. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko się będzie kształtowało. No, ale pani filozofowa Środzina, widzimy, jak tu jest nieutulona w żalu. Jeżeli jeszcze inni członkowie salonu
którym nie ma podłogi, tak myślą, no to Grzegorza Schetynę czekają duże nieprzyjemności. Proszę Państwa, kończą się wakacje, trzeba się zabrać do pracy, więc między innymi do lektury rozmaitych pożytecznych książek, bo między innymi tej mojej ostatniej, no muszę sam się chwalić, bo kto mnie pochwali? Tak jak jeden taki jegomość powiedział, wszyscy ludzie to strasznie egoiści, każdy myśli tylko o sobie, o mnie myślę ja jeden na całym świecie. W związku z tym, no, książka rzeczywiście jest dobra i nie tylko jest w wersji papierowej, która ma tę zaletę, że można ją schować do szafy, a potem w miarę potrzeby wracać do niej, ale również w wersji elektronicznej. Więc jeżeli ktoś z Państwa woli wersję elektroniczną, to wydawnictwo Capital Book wyszło naprzeciw tej potrzebie i taką wersję elektroniczną tej książki również przygotowało. Zatem zachęcam do lektury, no ale żeby lektura była możliwa, to najpierw zachęcam do wejścia w posiadanie tej książki.